Cześć, witam. Tomasz Migdałek, Birofile, vlog o piwie. Dłuższy czas nie było recenzji piwa z browaru Perun. No to teraz pora nadrobić zaległości. Browar kontraktowy Perun. Dzisiaj próbujemy piwa o nazwie Orzechowy Gaj. Piwo miało swoją premierę w styczniu tego roku. Tak jakoś się złożyło, że dość późno do mnie dotarło. Do sklepu, w którym się na co dzień zaopatruję. Zatem dopiero teraz Orzechowy Gaj trafił w moje ręce. Jest to piwo w stylu Brown Porter. Co mamy w składzie? Na etykiecie mamy podany skład ogólny, ale na szczęście w internecie nie zabrakło składu szczegółowego. I tak, słody: pilzneński, brown, karmelowy, pale chocolate, czekoladowy 1200. Chmiele: Palisade Junga, drożdże S04, drożdże angielskie górnej fermentacji. Piwo w stylu Brown Porter, ekstrakt 13%, alkohol 5,6%, goryczkę oszacowano na 32 do 35 IBU. Takie informacje na stronie internetowej browaru Perun się znalazły. Piwo uważone w browarach regionalnych Wąsosz. Data przydatności do spożycia 16 czerwca 2015 roku. Cena pojawi się na podpisie na dole. Po prostu napis się pojawi, bo nie pamiętam w tym momencie, jaka była cena tego piwa. Ok, piwo pasteryzowane, to wiemy wszystko, co ważne. Zatem pozostaje tylko piwo otworzyć. Otwieramy. Piwo mamy otwarte. Co w aromacie z butelki? Bardzo przyjemna, bardzo wyraźna nuta kawowa, ale bardziej jest to taka nuta kawy zbożowej. Dość mocno przypalonej, takiej mocno palonej. Razem z tą kawą mamy dość słodki akcent czekoladowy. Generalnie muszę powiedzieć, że ten aromat jest naprawdę dość intensywny i bardzo apetyczny. Orzechów jeszcze nie czuć, ale czuć kawę, czuć czekoladę. Taki słodkawy lekko aromat. Zatem nalewamy do szkła i zobaczymy, cóż tutaj Adam Czogala tym razem nam przygotował. Jeśli chodzi o barwę, no barwa jest naprawdę głęboka. Bardzo głęboki brąz, piwo jest prawie czarne. W zasadzie no nieprzeźroczyste, żadnych refleksów. Mam lampę przed sobą, ale żadne refleksy nie są widoczne. Bardzo głęboka, bardzo ładna barwa. Taka stautowa w gruncie rzeczy. Piana beżowa, taki w sumie dość ciemny beż. Warstwa nie jest jakaś imponująca. Piana jest raczej średniooczkowa. To co mamy, to raczej są średnie oczka. Nieliczne, drobne. Ale generalnie piana wygląda naprawdę fajnie. Wygląda trochę jak taka bujna pianka na czarnej kawie. Tak to się mniej więcej prezentuje pod względem wizualnym. Wygląda to naprawdę dobrze. Co w aromacie ze szkła? Teraz trochę mniej kawowo, bardziej czekoladowo. Pojawiły się też jakieś delikatne estry, nasuwające trochę skojarzenie z jakimiś owocami, troszeczkę takich ziołowych akcentów. I taka nuta słodyczy, która również była z butelki wyczuwalna, tutaj także zaznaczona. Ogólnie bardzo ładnie to pachnie, bardzo apetycznie, zatem próbujemy browar Perun Orzechowy Gaj. Wasze zdrowie.
Piwo bardzo lekkie w odbiorze, bardzo aksamitne, nisko wysycone, co mi się bardzo podoba, bo to automatycznie nam podnosi pijalność. W posmaku bardzo wyraźna paloność, taka trochę szorstka, lekko szorstka. Wyraźny akcent kawowy, ale bardziej chyba cały czas kawy zbożowej niż takiej kawy. Akcent czekoladowy, ciemnej czekolady, bardzo przyjemny. Delikatna nuta słodyczy, ale taka naprawdę delikatna, trochę mi się kojarząca z taką nutą słodyczy w niektórych sweet stoutach, ale generalnie to piwo już po tam dwóch łykach mam bardzo silne skojarzenia właśnie z jakimś stoutem. Generalnie jest to brown porter w takim no mocno stoutowym charakterze, powiedzmy to sobie. To niskie wysycenie, taka aksamitność też no dość charakterystyczna dla stoutów. Szukam tych akcentów takich właśnie orzechowych, bo nazwa piwa też nam sugeruje, że tych orzechów tutaj powinno być nieco. Jeżeli są orzechy, to raczej jakieś takie prażone, opiekane, gdzieś tak wymieszane trochę z jakąś melanoidynową nutą. Nie ma takiego czystego aromatu orzechowego, który się pojawia czy to w brown porterach, czy to w brown ale'ach. Już w kilku piwach, mam wrażenie, polskich udawało się te akcenty orzechowe jednak wyraźniej wydobyć. Tutaj one nie są jakoś wyraziście zaznaczone, co nie zmienia faktu, że jest to bardzo smaczne piwo. Ono mi bardzo, bardzo leży. Leży mi dlatego, że jest nisko nagazowane. Ta aksamitność, taka stoutowa. To piwo rzeczywiście ma w sobie wiele ze stoutu. Jest to nominalnie brown porter, ale jednak gdzieś tam idzie w kierunku takiego umiarkowanego dry stoutu, nawet z jakimiś tam delikatnymi wycieczkami w kierunku nieco słodszych klimatów, bo jednak jest taka delikatna nutka słodyczy w tym wszystkim. Bardzo fajna czekolada, bardzo przyjemna kawowość, bardzo pijalne. Bardzo dobrze się to pije. Zdecydowanie chce się wziąć kolejny łyk. A to lubimy. No, lubimy takie piwa apetyczne. Chyba każdy z nas takie piwa lubi. Po dolewce piana jakby zyskała na jakości. Jest bardziej ubita, drobniejsza. To się często zdarza, więc zdarzyło się również w tym przypadku. Barwa, tak jak mówię, bardzo głęboka. Praktycznie żadnych refleksów, nawet przy samej nóżce tutaj praktycznie światła nie przepuszcza. Co jeszcze bardziej upodabnia to piwo do stoutu. Bardzo mi smakuje. Orzechów tutaj za dużo nie ma. Trzeba się ich doszukiwać bardzo mocno, żeby jakiś akcent orzechowy znaleźć, ale powiem wam nawet, że mimo generalnie słabej orzechowości, naprawdę piwo mi bardzo smakuje. Ta kawa, ta czekolada, goryczka delikatna, bo o niej nie wspomniałem, delikatna ziołowa, taka właśnie w wyspiarskim charakterze. Użyto wprawdzie odmiany polskiej i odmiany amerykańskiej, bo Jungi i Palisade, ale one bardzo dobrze tutaj zafunkcjonowały. I trzeba też pamiętać o tym, że wytrawność tego piwa w dużym stopniu też budują akcenty palone. To nie jest piwo, jakby, które tutaj nas taką jakąś goryczkową chmielowością mocno atakuje. Raczej jest to takie piwo, gdzie te nuty wytrawne też przede wszystkim pochodzą od ciemnych słodów.
i udało się tutaj bardzo, bardzo fajnie te akcenty wydobyć, więc naprawdę polecam. Orzechowy Gaj, Browar Perun, bardzo ciekawe piwo, ciekawa interpretacja stylu Brown Porter, choć zdecydowanie osadzone jest to piwo w takim stoutowym, około stoutowym klimacie. Ja polecam, naprawdę mi smakuje. Browar Perun, kolejna udana pozycja. To tyle z mojej strony, Tomasz Migdałek, Birofile, vlog o piwie. Pijcie dużo dobrego piwa, wasze zdrowie. Cześć!